krajach skandynawskich, a zwłaszcza w Islandii, istnieje zwyczaj stawiania w oknach palących się lampek. Nie jest to tylko kwestia dekoracji. Islandia przez pół roku pogrążona jest w mroku. Gęste mgły zacierają kontury domów, a polarne noce odbierają widoczność. Dlatego właśnie mieszkańcy umieszczają w oknach domów zapalone lampki, aby rozświetlić mrok, ale przede wszystkim dlatego, by ci, którzy są poza domem, mogli szczęśliwie odnaleźć drogę powrotu. Jest taka lampka nazywana wieczną, która pali się całą dobę. To lampka przy tabernakulum. Przypomina o tym, że Chrystus cały czas czeka. Czeka na tych, którzy żyją we mgle, otumanieni używkami, omamieni obietnicami doczesnego świata, z przytłumionym sumieniem. Lampka tabernakulum cały czas się pali. Pali się również dla tych, którzy żyją w nocy grzechu. Nie widzą problemu. Tak oswoili mrok swojego życia, że przestali szukać światła. W ciemności nocy jest im dobrze. To jest polarna noc grzesznika. A lampka tabernakulum wciąż się pali. Pali się i dla tych, którzy świadomie odeszli od światła. Zażądali wykreślenia swoich nazwisk z kart parafialnych, ogłosili się apostatami i w swoim przekonaniu zgasili na dobre to światło. Jednak lampka tabernakulum dalej się pali. Moi drodzy, jest jeszcze inna lampka, która pali się wiecznym światłem. To jest światło wiary, które otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym. Ale moc jego oddziaływania bywa różna. Niektórzy o to światło dbają i chcą, by płonęło jasno i rozświetlało ich codzienność i korzystają z daru łaski Chrztu Świętego. Inni to światło zaniedbują, żyją według własnych planów, wolą zewnętrzne fajerwerki i swoimi decyzjami stwarzają niekiedy takie duchowe przeciągi, że to światło będzie w nich ledwie się tliło, ale jeszcze nie zgasło. Dalej nazywają się chrześcijanami. Biedne jest światło Chrztu Świętego przez wielu z tak wielką premedytacją i uporem gaszone. Może już nie bije blaskiem, może oni sami już go nie widzą, ale ono jest jak iskra w popiele. Rembrandt, mistrz światła, namalował obraz starca, który jedną ręką osłania chybotliwy płomień świecy. I w jego oczach widać jakiś niepokój, a może wręcz strach, że ta świeca zaraz zgaśnie. I malarz pokazuje nam, że w ciemności nie da się żyć. I dzięki światłu, nawet jeśli to jest mała świeca, orientujemy się, gdzie jesteśmy i w którym kierunku możemy iść. Moi drodzy, nasze ulice rozświetlone są przez neony i kolorowe ozdoby. I dla wielu z nas to wystarczy, aby się przemieszczać. Niestety te uliczne lampy nie rozświetlają serca. Są momenty w roku, kiedy Boże światło ujawnia się w sposób szczególny. I takim czasem jest Boże Narodzenie. Za tym światłem szli mędrcy ze wschodu, za tym światłem pobiegli pasterze. Dostrzegli to światło nawet ci, dla których życie w nocy grzechu było codziennością. Światło stąpiło na ziemię i nie zgasło. Świeci dla nas. Szansa dla zagubionych nocą.